Teraz wystąpi człowiek, który podkładał głos pod tą żonę tego grubego przestępcy w gangu Olsena. Co ty mówisz, no? A pokaż, zrób jak ona robiła. A, daj mi spokój. No powiedz, no proszę. Ważne, że cicho, zrób, proszę, Tomek. O, ta historia z życia. Tomasz Olbratowski. Tak. Słuchajcie, oto historia z codziennego życia dziejąca się z boku marginesu historii. Oto Przemysław Skowron chciał nabyć sok malinowy. W tym celu spędził w sklepie pół upojnej godziny nad zajmującej lekturze etykiet. Odkrył, że w sokach malinowych nie było malin. W jednym z nich obecność owoców reprezentowała dumnie 0,1% malin. I tak pewnie ilość zawyżona, moim zdaniem. No jedynym uzasadnieniem nazwy sok malinowy jest narysowana na etykiecie malina. Właśnie skład sklepowego soku malinowego przypomina skład kredek, bo producent rysuje kredkami na kartonie maliny, wycina i z tego robi sok. I teraz tak, my bardziej doświadczeni przez los, życie, przemysł spożywczy i drogówkę, wiedzieliśmy o tym od dawna, prawda? Nawet polubiliśmy ten metaliczny smak soku malinowego bez malin, wiesz? No i nawet próbując prawdziwy, odrzucaliśmy go z napisem na twarzy, to nie to, nie, rzadkie, nie słodkie, fuj. Młody Przemysławie, tu zwracamy się do ciebie wszyscy, malinowy królu, po angielsku Moonlight Shadow. Nie obrażaj się na producentów soku malinowego bez malin. Może maliny to mit? Bo w Polsce, posłuchaj, w Polsce jest około 100 tysięcy sklepów spożywczych. Ostrożnie licząc, w każdym sprzedaje się średnią, powiedzmy, 50 soków malinowych rocznie. Jeśli w jednej butelce byłaby chociaż jedna malina, to daje nam 5 milionów malin rocznie. Nie ma tylu malin. Nie ma. Stabilizatorów smaku jest, malin nie. Ale co ciekawe, te soki mają właściwości lecznicze. Trzeba je pić, bo w nich jest malin jak na lekarstwo.